Szanowni Państwo, dzisiaj ważny dzień dla naszego szpitala. Po kilku latach pracy nad wnioskami unijnymi, procedurą przetargową, w dniu dzisiejszym podpisujemy umowę. Pani starosto, bardzo dziękuję za obecność. Nie byłoby tej chwili, gdyby nie zaangażowanie starostwa powiatowego, duże zaangażowanie w całości projektu. Nie byłoby również tej chwili, gdyby nie regionalne programy operacyjne i finansowanie tego projektu w ramach regionalnych programów operacyjnych. Projekt, który dzisiaj będziemy podpisywać tutaj z przedstawicielami firmy BIT, która będzie realizowała całość zadania budowlanego, jest rozbity na dwa etapy. Pierwszy etap jest to etap budowy czy przebudowy OIOM-u w nowej lokalizacji i drugi etap jest to etap rozszerzenia bloku operacyjnego o dwie sale, ale też sale powybudzeniowe, sale, które dotychczas nie mieliśmy. Ja pozwolę sobie oddać tutaj głos naszemu przedstawicielowi, pani staroście, organu tworzącego. Bardzo proszę, pani starosto. Myślę, że oprócz wielu problemów, które dotykają służbę zdrowia, ten temat, który dzisiaj załatwiamy, jest bardzo pozytywny. Przede wszystkim najistotniejsze bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, powiatu, ale nie tylko. I to, co dzisiaj pan dyrektor z przedstawicielami firmy zrobi, czyli podpisze umowę na przebudowę tych dwóch oddziałów, prace budowlane, w znacznym stopniu ułatwią funkcjonowanie przede wszystkim personelowi medycznemu, możliwość, myślę też, większej ewentualnie ilości operacji. Także jak najbardziej się cieszymy niezmiernie, że daliśmy radę wygospodarować te środki jako starostwo powiatowe na dołożenie do programu realizowanego przez SPZOS do środków z RPO. Kilka słów, więc jakby całość projektu przebudowy OIOM-u, rozbudowy bloku operacyjnego to jest kwota około 13 milionów złotych, z czego prace budowlane, czyli to, na co dzisiaj podpisujemy umowę, to jest wartość 7 milionów 200. Tak jak Państwu wcześniej wspomniałem, te 13 milionów to jest łączna wartość całości projektu, z czego znowu wkład własny nasz, a de facto wkład własny tutaj naszego organu tworzącego, 4 miliony złotych, to jest wkład starostwa powiatowego. Jeżeli chodzi o tę umowę, którą dzisiaj tutaj z Państwem wspólnie podpisujemy, z zarządem firmy jednej z najbardziej doświadczonych firm tutaj w regionie, tej części Polski, w obiektach zdrowotnych, to jest to projekt przebudowy OIOM-u i to jest pierwszy etap naszych prac i drugi etap prac to są prace związane z blokiem operacyjnym, poszerzeniem tego bloku operacyjnego o te dwie nowe sale, ale też sale powybudzeniowe, których nie mieliśmy dotychczas, a które tutaj bardzo nas Państwo, personel lekarski od lat już naciska, żebyśmy mieli, więc po 10 miesiącach, bo ta umowa budowlana mówi o tym, że mamy 10 miesięcy na to, żebyśmy te wszystkie prace zrealizowali, po 10 miesiącach zamierzamy wejść do tych pomieszczeń. My cały czas jeszcze będziemy też realizować pozostałe przetargi, mianowicie przetargi na sprzęty, których dotychczas żeśmy jeszcze nie kupili, bo już część sprzętów jest na oddziale, te, które mogliśmy kupić, więc tak naprawdę to wszystko będzie się działo na zakładkę. Jak Państwo zauważycie, dzisiaj te pomieszczenia, w których OIOM będzie docelowo, czyli te całe skrzydło, w którym jest USG, te USG znowu też musi być przeniesione, więc trwają prace, które spowodują, że my przeniesiemy USG, część tych pomieszczeń, które tam mamy, też w inne lokalizacje oddziału pediatrycznego, po to, żeby firma tutaj BIT w przyszłym tygodniu weszła już na plac budowy, żeby te wszystkie prace się rozpoczęły. Wspomniał Pan o pediatrii. Co z pediatrią? To jest jeden z, Panie Dyrektorze, problemów, który od wielu lat czeka na rozwiązanie. To jest olbrzymi problem i ten problem nadal czeka na rozwiązanie.
My bardzo liczymy na pomoc w tym problemie, bo my jako szpital i wspólnie z naszym organem tworzącym, ze starostwem powiatowym, nie jesteśmy w stanie sobie pomóc z tym problemem, a problemy, Państwo wiecie, no dzieci nasze mają te problemy, więc absolutnie my nie zapominamy o tym problemie, my cały czas pamiętamy o tym problemie, ale my tych pieniędzy po prostu z kieszeni ZOZ-u nie wyciągniemy, bo my potrzebujemy na leczenie naszych pacjentów te pieniądze, w związku z czym bardzo prosimy i po raz kolejny apelujemy, że w planie strategicznym naszego ZOZ-u jest ujednolicenie wszystkich oddziałów, żeby one były w głównym budynku szpitalnym i pierwszym takim krokiem absolutnie jest to, żeby oddział pediatryczny przeniósł się tutaj w tą lokalizację nadbudowywaną, czyli dwa nowe piętra, które byśmy docelowo chcieli posiadać. Proszę bardzo, panie dyrektorze, aby kogo pan apelujemy? Już, mogę. Podjęliśmy pewne działania, pojawił się program ministerialny wychodzący naprzeciw osobom starszym. Chcieliśmy połączyć dwa zadania w jedno. Drugim etapem byłoby wychodzenie naprzeciw osobom starszym. Pomyśleliśmy, dla nas naprawdę jest ta pediatra prawie 28 lat, wszyscy mówią o przeniesieniu i nie da rady. Postawiliśmy sobie za punkt honoru, że to musimy zrobić. Nadbudować tylko to, co dotyczyłoby pediatrii. Tam trzeba poprawić komfort przebywania pacjentów, rozdzielenie młodszych od starszych. No wiele elementów jest takich, które trzeba zrealizować. Przede wszystkim ta diagnostyka. Bo chcielibyśmy również, wiemy, że w naszym mieście, w naszym powiecie społeczeństwo się bardzo szybko starzeje. Chcielibyśmy w tym miejscu zorganizować ZOL. Gdyby ten program, gdybyśmy mieli wolny ten budynek już, a pojawił się ten program ministerialny, bylibyśmy na pewno w stanie go zrealizować. Ale ten budynek nie jest wolny. Tam jest pediatra. Podjęliśmy rozmowy z Urzędem Wojewódzkim. Podjęliśmy rozmowy wyżej. Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji, kosztorysów i będziemy temat, na pewno kolokwialnie mówiąc, pchać do przodu, bo jest dla nas, jak i dla przede wszystkim małych pacjentów, ich rodzin i lekarzy, dla tych trzech stron, jednym z najistotniejszych tegoż SPZOZ-u. Zdajemy sobie sprawę, że wszystkiego od razu nie da się, no tutaj Państwo słyszycie, to jest 14 milionów. Nie damy rady wszystkich rzeczy finansowych pociągnąć. Tym bardziej macie świadomość, jak wyglądają finanse samorządu w tej chwili. O perspektywie nie będę mówiła. Więc powolutku myślę, że jak będziemy mieli dokumenty, te wyliczanki wykonane przez SPZOZ, będziemy dreptać, żeby temat popchnąć do przodu, bo to są dwie ważne sprawy. Komfort pacjentów, pracy, lekarzy, rodziców na pediatrii i oczywiście zabezpieczenie starszych ludzi w ZOL. Jak też jest plan na zagospodarowanie tej powierzchni, która zostanie zwolniona przez swoim po wybudowaniu nowej przestrzeni? Więc tutaj plan jest oczywisty w tym drugim etapie, a mianowicie ten blok operacyjny, który będzie rozbudowywany, to będzie w tych pomieszczeniach po OIOM-ie, czyli tam będą te dwie nowe sale, i sala okulistyczna, i sala laryngologiczna, i gdzieś i sala wybudzeniowa gdzieś będzie tuż za nimi, więc no tu jest jakby plan jest taki naturalny, stąd mówiłem o tym, że my na zakładkę tak dużo realizujemy przedsięwzięć. Tutaj ja jeszcze pozwolę sobie adrem tego, co pan redaktor wspomniał i tego, co pani starosta de facto odpowiedziała. Myśmy takie zapytania kierowali, takie analizy robiliśmy, jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski. Tam takiego finansowania na budowlankę, no bo to jest jakby proste pieniądze, inwestycji nie ma, niestety nie ma. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zadań, które my z tego jesteśmy w stanie sfinansować. Stąd też nie przez przypadek tutaj pani starosta wspomniała o Urzędzie Wojewódzkim. Liczymy na wsparcie
wsparcie w zakresie tych pieniędzy ministerialnych, bo o tych pieniądzach mówimy. No i to są spore pieniądze. Ja muszę pytać, pani starosta powiedziała, że w tym miejscu, gdzie teraz jest pediatria i które miało przyzwolić, mogło być co? Wcześniej pamiętam, że on miał być w Kędzierzynie. To jest jedno obok To nie nasze plany były, panie redaktorze. No dobrze, to w takim razie to zapytam o Kędzierzyn. Jakie tam są plany, czy to się tam coś będzie zmieniało? Jakie są plany wobec tej części kędzierzyńskiej? Tam jakby pamiętam te plany o też tej opiece całodobowo-dziennej dla osób z otopieniem i tak dalej, i tak dalej. Czy tam w tych planach coś się dzieje, coś ruszyło do przodu? Mhm. Na razie nie, zostaje tak jak jest w tej chwili. Tak jak mówię, pierwszym etapem chcemy, interesujemy się tą pediatrią. Jeżeli będą kolejne pieniądze, będzie światło na kolejne pieniądze, wtedy będziemy się starać o inwestycje na przeniesienie tych oddziałów, czyli dermatologii, geriatrii i pulmonologii tutaj do budynku na Roosevelta. Na dzisiaj tyle mogę powiedzieć. Myślę, że pan dyrektor to potwierdzi. Tak, absolutnie. Tutaj te plany, one może kiedyś były. Teraz dla nas fundament jest to, żeby pediatria była w tej lokalizacji i ZOL był tutaj w tej lokalizacji, on jest naturalnym, bo to jest jakby osobny budynek, jest naturalnym. Jeżeli my docelowo przeniesiemy wszystkie oddziały, no to wtedy tworzenie też kolejnego oddziału tam wprost przez nas nie do końca miałoby by sens. Też Państwo musicie mieć na uwadze, że tak naprawdę to, na czym my dzisiaj bazujemy, ale tak naprawdę wszystkie podmioty lecznicze, to jest personel lekarski i personel pielęgniarski, więc my bez niego po prostu nie jesteśmy w stanie realizować nowych działalności, co nie zmienia tematu, że absolutnie jesteśmy otwarci na otwieranie nowych działalności, o których Państwo żeśmy wcześniej też w innych zakresach AOS-u na przykład zainteresowani. Czy tutaj jakieś pytania do pani doktor? Jest pani doktor Sojomu, jest pan doktor z bloku operacyjnego. Jeżeli są jakieś pytania, to... Jeśli państwo mogli pytać, jak będzie wyglądać praca tych oddziałów właśnie w czasie przeprowadzenia tej inwestycji, czy jak udało się to zorganizować? Iwona Parzonka, jestem lekarzem oddziału anestezjologii intensywnej terapii, który działa już tutaj na tym terenie od 1972 roku. Lokalizacja była zmieniona raz jedynie, kiedy to po powodzi całe piętro, którym kiedyś znajdował się oddział intensywnej terapii, uległo zniszczeniu. W związku z tym postanowiono o budowie wyżej oddziału, natomiast była to budowa taka, która zabezpieczała szybko naszym pacjentom. Mogliśmy ponownie otworzyć oddział intensywnej terapii. Sprzęt, który w tej chwili jest w oddziale, sukcesywnie został wymieniany, natomiast nie można wymienić centrali monitorującej z całym monitorowaniem, które w tej chwili jest bardzo potrzebne i od tego zależy nasze leczenie pacjentów. W związku z tym bardzo czekamy na nowy oddział, który... Zostało to ogłoszone w ogóle już 3 lata temu i w związku z tym mieliśmy duże nadzieje, że już teraz będziemy pracować w nowym oddziale. No, plany się zmieniły, wiadomo, zwykle są to sprawy finansowe. Jest to najdroższy oddział w systemie szpitala i najdroższe leczenie pacjentów w tym systemie. I w związku z tym bardzo się cieszymy, że dochodzi dzisiaj do podpisania umowy na budowę. Nasza praca nie zmieni się w ogóle, jeżeli będzie budowa, ponieważ będzie to w innym miejscu i będzie to dostosowywane do potrzeb już nowego oddziału i co za tym idzie do wytycznych. I tak, zupełnie nowy sprzęt będzie, to nie będzie tak, że sprzęt będzie przenoszony? Więc większość będzie zupełnie nowa. Przede wszystkim nowa centrala monitorująca, nowe łóżka, nowy sprzęt dodatkowy, który jest, nowe respiratory, nie w całej rozciągłości, ponieważ
już respiratory, aparaty USG, już część została zakupiona zupełnie bardzo nowoczesnych, najlepszych na świecie respiratorów. Mamy takie w tej chwili 2 plus 2 transportowe, zostały już zakupione i większość sprzętu będzie zupełnie nowa i na to bardzo się cieszymy, bo ta centrala monitorująca to nie jest samo monitorowanie, to jest wiele funkcji, których możemy odczytywać życiowych pacjenta. Już jest bardzo stara, to już jest 20 lat i w związku z tym bardzo się cieszymy, że przejdziecie z jednego do drugiego po prostu. Tak i tak na to właśnie liczymy, że w ciągu jednego momentu będziemy mogli przejść z jednego oddziału na drugi, już nowy i który będzie, no to już będą wymogi takie, no powiedzmy sobie szczerze, światowe dla pacjentów. Pewnie nie będzie to takie, powiedzmy sobie, kubatorowe, jakby powinno być, ponieważ no tak jak tutaj walczymy cały czas o zwiększenie jakby powierzchni szpitalnych, no nie da się na powierzchni, która jest, zrobić tak, jakbyśmy to naprawdę bardzo chcieli i żeby to było tak dużo miejsca, jakbyśmy chcieli. Natomiast już to w tych planach, które oglądaliśmy, na pewno będzie to zdecydowanie wygodniejsze zarówno dla pacjentów, którzy u nas będą leżeć, będzie klimatyzacja, o którą się bardzo staraliśmy przez lata, której nie można było po prostu tam już wdrożyć w stare mury. Będzie klimatyzacja i będzie na pewno bardziej wszystko wygodne dla pracującego personelu. No, tylko jeszcze bardzo byśmy chcieli, żeby personelu było więcej. Przede wszystkim lekarskiego, bo jak Państwo wiecie, cały czas dochodzą słuchy, że anestezjologów jest bardzo mało i naprawdę bardzo byśmy chcieli, żeby tak młodzież do nas przyszła. Ja dziękuję bardzo i życzę powodzenia w firmie i dobrej współpracy ze starostwem i z dyrekcją i z nami, mam nadzieję. Pani doktor, tak trochę tutaj w takim tonie pożegnania, bo tutaj jest już ten moment, że pani doktor odchodzi w pewnym... W jakiejś części odchodzi na tą część emerytalną. Nadal będzie nas tutaj wspierać dyżury. Po stronie prawej pani doktor jest pan doktor Jerzy Kilian, przyszły kierownik OIOM-u od 1 września. Idąc dalej, ja przepraszam, nie przedstawiłem, ale tu jakby idąc dalej jest zastępca kierownika bloku operacyjnego, pan Radosław Masłoń, więc państwo absolutnie od samego początku tutaj eskalowali jakby potrzebę tą technologicznie nowoczesnego sprzętu, więc dzisiaj to mieć będziemy. Pani doktor też wspomniała tutaj o personelu, więc my cały czas absolutnie codziennie zabiegamy o te osoby i myślę, że jakieś światełko w tunelu jest. Ten nowy sprzęt, on też nam jest do tego potrzebny, żeby te młode osoby chciały u nas po prostu pracować, żeby na tym nowym sprzęcie. Ja może kilka słów, panie doktorze, nie wiem, czy panie, proszę o jakieś, nie wiem, czy państwo macie może pytanie do pana doktora Kiliana, do pana doktora Masłonia. No pana doktora Masłonia, przepraszam, na pewno, bo wiemy, że mamy coraz więcej zabiegów nielimitowanych. Wykonuje się zdecydowanie więcej niż wcześniej i ten blok operacyjny jest najbardziej zasadny. Gdyby pan był uprzejmy powiedzieć, na ile się ta sytuacja może poprawić? Obecnie ilość zabiegów z naszej perspektywy znieczuleń, czyli zabiegów operacyjnych, które wykonujemy w ramach bloku operacyjnego, jest w jakiś sposób ograniczona przestrzenią i logistycznie tym, że nie jesteśmy w stanie pewnych czynności, pewnych procedur, mówiąc nieładnie być może, wykonywać jednoczasowo. Czyli w sytuacji, kiedy trafia do nas na blok operacyjny pacjent w celu wykonania jakiegoś zabiegu, jakiegoś znieczulenia, zajmujemy się nim od A do Z i warunki jakby logistyczne, lokalowe nie pozwalają na to, żeby
ściągnąć pacjenta na bok wcześniej, przygotować pewne rzeczy wcześniej, w czasie, kiedy powiedzmy poprzedni zabieg, pierwszy zabieg jeszcze powiedzmy trwa, czy zanim się skończy, żeby pacjenta wcześniej przygotować i żeby pewna rotacja tych ludzi, tych pacjentów była. Natomiast taka perspektywa, która się tutaj rysuje, czyli poprawienia tych warunków, powoduje, że zdecydowanie po prostu nasza, mówiąc kolokwialnie, wydajność naszej pracy będzie lepsza. Taki jest przynajmniej cel, zamysł, mam nadzieję, perspektywa jak najbardziej. Bo po prostu możemy w tym samym czasie sprawniej funkcjonować po prostu. To jest istotne w tym wszystkim, jeśli chodzi o ilość, zmierzając to do ilości jakby wykonania pewnych zabiegów, co i docelowo skraca jakby czas pobytu pacjentów w szpitalu. Idzie to po prostu sprawniej z perspektywy funkcjonowania bloku, tak pod tym kątem. No i bardzo czekamy na tą salę budzeń właśnie, przez zmian pacjentów i w związku z tym też lepszej kontroli po zabiegu operacyjnym. Bardzo to jest potrzebne, bo... Pewien bufor czasowy bezpośrednio po zabiegu, po znieczuleniu. Pacjent musi być ściśle monitorowany. Dopóki dzisiaj, nie mając pewności, że pacjent jest w 100% bezpieczny, nie możemy go wypuścić z bloku operacyjnego, czyli z sali operacyjnej. Jeżeli zdarzy się sytuacja taka, kiedy pacjent wymaga jakichś dłużej trwających czynności, wyrównania pewnych podstawowych funkcji układów, narządów, no to to się odbywa w ten sposób, że albo pacjent dłużej, wyraźnie dłużej przebywa na sali operacyjnej, albo jeżeli stan jest tak daleko posunięty, to przekazujemy pacjenta do oddziału intensywnej terapii, którego tak naprawdę funkcja jest zupełnie inna. Natomiast posiadając coś, pewien taki, co de facto wynika również z pewnych gdzieś tam przepisów, posiadając miejsce jak sala nadzoru poznieczuleniowego, sala poznieczuleniowa, jest pełne monitorowanie pacjenta, pacjent jest zabezpieczony przeciwbólowo, jest w momencie, jeżeli wymaga to dłuższego odcinka czasu, to w tym czasie nie blokujemy sali operacyjnej, w tym czasie już pewne rzeczy, pewne zabiegi kolejne idą zgodnie z planem, natomiast ten człowiek, który wymaga większej uwagi, większej atencji, więcej czasu, jest po prostu bezpieczny. Tu Państwo, Pani Doktor wspominała o personelu, Pan Doktor wspominał o tej funkcjonalności, bo mamy pewne możliwości, bo oczywiście nasza sytuacja osobowa czasami w stosunku do innych podmiotów leczniczych wokół jest relatywnie dobra, więc my mamy pewne możliwości. Niestety nie jesteśmy w stanie czasami po prostu zrealizować tych naszych możliwości. Pani doktor kilkukrotnie wspominała o słowie czekamy. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym słowie, że czekamy na pacjentów, bo proszę sobie wyobrazić, że my bardzo zachęcamy pacjentów do zabiegów usunięcia zaćmy i ci pacjenci nie chcą do nas przychodzić albo nie w takiej skali, co my byśmy oczekiwali tego. My wiemy, że są inne podmioty, które realizują te świadczenia. My wiemy, że będzie pewien taki moment, że będziemy też pozyskiwać i walczyć o tego pacjenta. No niemniej jednak tutaj z naszej strony jest carte blanche do tego, żeby po tym nowym projekcie absolutnie możemy nawet pójść dalej w tych zakresach naszych kompetencji, bo mamy taki zespół, więc tu też czekamy również na pacjentów.